Zobaczmy. Oto i strzelawa. W balonie, który się tu unosi, znajdziesz... Zobaczmy. Jaka piśmienia, Jule. Handlarz ty... Ketoch? Twoje badziewia znalazły nowy dom. Załatwione. To może się udać, gdy już zgromadzisz odpowiednio dużo złomu. Yeah.
odświeżające. To miejsce ma w sobie jakiś spokój. Można tu... Nowy dzień. Ciesz się nim.
To tylko draśnięcie. Nie wyszło najgorzej. Sądząc po tym, jak szybko świat się kończy, takich dni nie zostało nam wiele. Ten łap za drążek i wyciskaj mięśnie. To się nazywa wyciskanie. Czujesz zastrzyk energii. Czekają nas ciężkie czasy, niezależnie od tego, dokąd pójdziesz.
Zobaczmy. To posterunek Świst Prask. Stara kryjówka plemienia Ankatich. Kareke Fikukuna. Ostrzega, że wiedzą o twoim sojuszu z innym plemieniem. Nam fanyo opoket, to i nie inny to. Mówi, że to idealne miejsce, jeśli lubisz najlepsze ceny. Zisyn plazim nem la adozy. Za nic tego nie zrobi. Ma jeszcze nie... Dzień się rozkręca. Musisz chronić łapetynę.
To i miasto historii zostały tylko ruiny. Tylko nie daj się zmyć w tym deszczu. Ile w tobie gracji? Ciężko na to trafić. Gdy nie widać charakterystycznych miejsc, łatwo się zgubić. Przynajmniej masz coś za swoje poświęcenie.
Nawet dźwięki zdają się tu ostrzejsze. Może jest później niż myślisz. Nocą trudno powiedzieć. Zobaczmy. Posterunek Skrzydlak. Legendarne schronienie plemienia Ankatich. Dnieje. Zobaczmy. Forteca Ankatich. Oddychaj powoli, jeśli potrafisz. Thank you.
Bohaterowie tworzą najlepsze opowieści. Tylko od ciebie zależy, czy staniesz się kimś takim. Lepiej nadstaw uszu, mrok nie wpływa na słuch. To posterunek plemienia jagni. Szybko poszło, co? Dobre znalezisko. Posterunek Murka Dorpus, twierdza plemienia jagnich. Dawać tu noc. Zobaczmy. Ulakta? Nusaka? Mówi, że należy oswobodzić posterunek.
Radzi jednak, by w drodze do wrogiego kapitana dokonać jak najmniejszych zniszczeń. Mówi, że przechylenie szali na twoją korzyść podczas przygotowań do przejęcia posterunku to jedno, a przypadkowe ofiary to inna sprawa. To pierwsza linia obrony. Granatociskacz. Świetna robota. Ten kręciołek jest od rury odpływowej. Zakręć kręciołkiem i otwórz odpływ. Wszystko się zazębia. Może ten klucz pomoże. Dalej. Hej, w tej klatce jest nasz pomocnik. Nadzieja, że przybędziesz, nigdy nie zgasła. Ale ciężko było przed... Chcę zemsty na tych, przez których... Strzelec wyborowy. To rusztowanie wygląda niepewnie. Lepiej.
I unikaj czerwonego promienia. To druga linia obrony. Czerwony oznacza niebezpieczeństwo. Wystarczy mocno walnąć, by się rozpadła. Światełko zgaszone. Beczkownik! Walnij w to, by wypadła beczka. Następnie skieruj ją w stronę bramy i rozwal. To mogłoby wybuchnąć. Strzel w nią i patrz, jak wybucha. Tylko zrób to z daleka. Zapraszamy do środka. Już prawie. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Mówi, że zdobycie posterunku świetnie ci poszło. Uważa, że dla plemienia to także honor. Wygląda dobrze. Handlarz twierdzi, że nigdzie nie zna... Zobacz, co może ci się przydać.
Napełniasz kabzę. Udało ci się nieźle na tym wyjść. Zobaczmy. To totem zasobów. Monument wzniesiony przez tych, którzy zbierali złom, próbując dbać o czystość okolicy. Hej, ten chrzęści złom tylko na ciebie czeka. Rdzeń 6D. Oby w środku nie było nic nadal aktywnego. Ten obszar jest biozanieczyszczony. Naprawdę jest tu niebezpiecznie. Wygląda na to, że sterowanie radionika wymaga ustawienia częstotliwości sygnału fal radiowych. Jeszcze parę ruchów w lewo? Dobrze je wykorzystaj. Ruszaj pokrętłami radionika, by znaleźć odpowiednią częstotliwość.
Księżyc ucieszyłby teraz każdego łowcę. Noś w sercu ten rzadki widok. Dzika przyroda stoi na krawędzi zagłady. Tak jak my wszyscy. Znów ten mięsożerca. Jego głód zdaje się niezaspokojony. Gnuń zginie, chyba. Jeśli chcesz przez chwilę podziałać pod ziemią, Hukoschron 6D to miejsce w sam raz dla ciebie. Spróbuj zaprzyjaźnić się z bestią. Zobaczmy. Posterunek Sknaptrud. Plemię Jagnik zajęło to miejsce dawno temu.
ruszasz? Dzień nie trwa wiecznie. Trochę elektronicznego złomu. Małe materiały do twoich wielkich pomysłów. Obok jest monolit. Rozglądaj się za Nono. Udało ci się. Teraz sprawdź, dokąd prowadzi światło. Nie daj się rozproszyć zniszczeniom, które teraz widać. Libuma, limana. Mówi. Mówi, że zwiadowcy dost. Mikod, libu, mu juna. Weź się do roboty i zniszcz je. Zatrzymaj go. Jakoś idzie. Zabójcze witki! Thank you.
spadła kurtyna. Nie szczyp się! Tu jest się odciętym od świata zewnętrznego. Dobra robota. I po gnieździe ćmiaków. Ćmiaki pędzą na posterunek, ależ są wściekłe. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Mówi, że zdobycie drugiego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. Wierzę, że oni także będą czuć dumę. Świetna pora na bycie na zewnątrz. Ten gumizłom tylko na ciebie czeka. Okazuje się, że czeka nas nie lada ekspedycja. To nienaruszony roślinodomek. Ciekawe, co w nim rośnie.
Wcale nie powierzchowna rana. Szybko na wylot. Teraz zniesiesz jeszcze więcej. Niezły cylinderek. Może odbije ostrze czy dwa. To myśl monitor z przeszłodni. Urządzenie, które piszczy skanowało myślącą materię, może nadal działa. Zdaje się, że trzeba podłączyć podajniki, aby myśl monitor się Jeszcze parę ruchów w lewo? Dobrze je wykorzystaj. To sukces umysłu nad materią. Oprogramowania nad sprzętem. Powodzenie, Koi. Niech nie błąka się bez celu. Wskaż mu drogę. Drzazgozłom. Jedyny rodzaj złomu, który nadal powstaje.
Czasami umysł tworzy iluzję pozwalającą cofnąć się w czasie i ponownie przeżyć jakiś moment z życia. W przeszłości każdego z nas wydarzyło się coś, co chcielibyśmy z niej wymazać, a czasami przypominają nam się rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co pamiętasz, wpływa na twoją przyszłość. Wybierz funkcję automatona, którą chcesz anulować. Zastanawiałem się, kiedy sobie przypomnisz, jak wysunąć lotnię automatona. To środek lokomocji, nieprzyjaciel, słyszysz? Cięcie! Siekasz na drobno! Witaj w obozie Ako. Tutejsi bandyci są niezbyt gościnni. Historia musi się toczyć. Lutuj cepy! Mm.
Nie masz energii. Każdego dnia można odnieść wrażenie, że to już się wydarzyło. Może coś tam jest. Warto zatrzymać. Bierz śmiało. Wydaje się być w dobre. Dziama guda hoche datunka. Żak inta ła. Si logo parti nea falesz. In mu. Prosi cię o. Cieszy się z twojego wyboru. Nie można. Światłość natychmiast pokonuje mrok. Ile światłości tak naprawdę potrzebujesz? Całej światłości, calutkiej! No wiesz. Możesz zostawić trochę miejsca dla mroku. Niech stanie się światło. To miejsce ma w sobie jakiś... Zachowaj równowagę. Nie dziuhedu paju. Kiedy lupa lupin grasuje po okolicy, warto mi... Wejcum papcjan zbie. Jest tyle do powiedzenia, a tak... Nam plasinam taut plow. Podobno jest jedna gadkobudka, którą będziesz w stanie naprawić. Rak, rak tu ibe. Mówi, że część jest wewnątrz, a inne na... Tu ludre mutulia. Pe tuju tu tu maju. Plawa tiengse pe brik nam cibe. Kiedy... Dru eku dadrea. Może będzie w stanie porozmawiać z mieszkającymi dalej. Bewek bepa man para popak. Thank you.
prawdą? O, spójrz, tam jest kamień gryzmołów. Ciekawe, co się za nim kryje. Błyskotrawa? Gdzieś tu musi być siedlisko Nono, prawda? Traktuj wszystko poważnie, inaczej będzie po tobie. Thank you.